Choć jest jedną z najwybitniejszych pisarek w historii polskiej literatury, to twórczość Marii Konopnickiej nie jest wszystkim znana. Zmienić to miał projekt Ostrowieckiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach i Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. To było 5 spotkań, które trwały cały od czerwca 2022 roku i na kanwie utworów Marii Konopnickiej, związanych z kotkami albo związanych ze smakami z czasów Marii Konopnickiej, wprowadzaliśmy w ten świat Marii Konopnickiej przedszkolaków. Cały czas staramy się, aby dzieci pamiętały te utwory i zostałyśmy w ten sposób zaproszone do projektu, który dzielił się na kilka części. Inauguracja była u nas w połączeniu ze Świętem Rodziny i z różnymi zaproszonymi gośćmi. Bawiliśmy się, nasze dzieci przedstawiały utwory Marii Konopnickiej, różne skecze, piosenki, tańce. W trakcie podsumowania projektu pod hasłem Maria Konopnicka łączy pokolenia zaprezentowano fragmenty baśni o krasnoludkach i o sierotce Marysi. My jesteśmy krasnoludki, hopsa sa, hopsa sa. Odczytani nasze budki, hopsa, hopsa sa. Rwiemy mrówki, żabie łapki, oj tak, tak, oj tak, tak. A na głowach krasne czapki, to nasz, to nasz znak. Dzieci z publicznego przedszkola nr 12 na scenie wspomagali pozostali uczestnicy projektu, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W górach, w jamach, pod kamieniem, na zapiecku i w komorze siedzą sobie krasnoludki w byle jakiej mysiej norze. Pod kominem i pod progiem wszędzie ich napotkać można. Czasem któryś za kucharkę poobraca pieczeń z rożna. Na podsumowaniu nie zabrakło wyjątkowego gościa, Marii Konopnickiej. Była kobietą wyjątkową, była oczywiście wspaniałą patriotką, dlatego powstało wiele jej wierszy dotyczące ojczyzny, która nie była wtedy wolna. Lubiła podróżować, lubiła stroje, lubiła kapelusze z kwiatami i myślę, że jak na tamte czasy była bardzo postępową kobietą. Celem projektu była m.in. promocja czytelnictwa i to nie tylko wśród najmłodszych. Wiemy, jak jest z czytelnictwem. No, trochę po tej pandemii to czytelnictwo wzrosło, ale musimy pielęgnować to, żeby tych czytelników było coraz więcej, abyśmy nie tylko patrzyli w komórki, w laptopy i tak dalej, ale żebyśmy też połknęli tego bakcyla czytania. Obecnie prowadzimy zajęcia na temat Mikołaja Kopernika na przykład. Będą też zajęcia w oparciu o wiersze Wisławy Szymborskiej. Także jesteśmy uniwersalni i dostosujemy się do tego, czego życzą sobie nauczyciele. Projekt edukacyjno-literacki dobiegł końca, a widząc jak na scenie radzili sobie przedszkolaki i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, można powiedzieć tylko jedno. Maria Konopnicka połączyła pokolenia.